Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Gunplaya z LS-a 15. No i jest to kolejny odcinek ze żniw, tak jak widzicie. Tutaj mamy o takie ociągniczki dwa przygotowane. Jest to Ursus 1614 albo 1614, jak to woli. No i poczciwa polska 30, która ma o taką małą przyczepę. Tutaj założymy jeszcze burty do niej za chwilę i plandekę, żeby nam zboże z tego nie uciekało. Widzicie, ona się tak przesuwa trochę. Widzicie? Oj. Nie wiem czemu. Ta się tak nie przesuwa. Ale tej tak pewnie nie będziemy używać tego zestawu. I co będzie dalej? A mianowicie tak. Jest tutaj schowany jeszcze, znaczy schowany. Tutaj zjechałem bizonem. Bizonem gigantem, który naprawdę jest dosyć duży, tak jak sama nazwa wskazuje. I co będziemy robić? Pojedziemy sobie na największe pole, jakie jest na mapie, albo drugie największe, bo oba są praktycznie takie samo. Takie same oczywiście. No i co? No i chyba przyspieszone tempo, bo nie ma sensu pokazywać, jak będę jechał na to pole. Przejedziemy się bizonem w przyspieszonym tempie, ciągnikiem już sobie pojedziemy. Albo wiecie co? Zrobimy sobie tak, że ciągnikiem sobie pojedziemy normalnie, a bizonem sobie pojedziemy w przyspieszonym tempie potem. Może sobie wsiądźmy elegancko do niego. Będzie wydany kiedyś na pewno. A, odpala. A zaraz będzie ładny dźwięk. No w sumie taki oddźwięk. Możemy sobie łączyć tak, będziemy sobie powoli jechać. Tym Ursuskiem. Teraz się dowiecie, na jakie pole będziemy jechać. Tam ci, co grają na żółkiewce po 5, no to tam się pewnie orientują, co i jak. Ci, co nie pobrali, no to oczywiście mapa jest wydana, bo też były komentarze typu, gdzie mogę znaleźć tą mapę i w ogóle. Kurde, jeszcze tak mnie wkurza ta myszka bez podstawki. Bez podstawki, bez podkładki. No nie? No i mamy teraz godzinę pół do pierwszej. Dzisiaj mamy, znaczy teraz już jest wtorek, prawda? Już jest do tyłu, gówno widać przez tą przyczepę. Pojedziemy sobie tą stroną. To co jeździliśmy, siano kosi, tam jest to pole właśnie. Dzisiaj nie mieliście filmu, bo dlaczego nie? Czy w sumie wczoraj, bo dzisiaj ten film leci. Jakby to oglądacie, prawda? No każdy wie, o co chodzi. No bo nie mieliście filmu, bo nie miałem czasu do nagrać. W nocy jak wróciłem do domu, to mi się już nie chciało po prostu nagrywać. Że dźwięki będę musiał zmienić w tej 1614. Pewnie skoczymy. Nie wiem, ile ta przyczepa ma pojemności w ogóle. Są co przyczepy jeszcze naprawdę, one już wzrok mają. Trzeba jakoś tak ostrożnie jechać. Tam raczej wszyscy wiedzą, ci co śledzą stronę, gdzie byłem wczoraj. Do tego odcinka nie było ogólnie. Bo tak to by był. Chociaż w sumie znowu jestem niewyspany. Dzisiaj znowu gówno spałem, bo wszedłem w maliny. Oj. O, jak się sam rozpędza, trzeba hamować. A wczoraj jeszcze jestem do przodu, siedziałem na komputerze, jak wróciłem. Patrz, wyjedzę, nie wyjedzę. Wyjedzę, czy nie? Nie, tak, tak, wyjedzę. To już jest pewne. No i spora górka. Bo tu już trawa odrosła. Będziemy sobie musieć tu pod lasem ogólnie. To jeszcze nie wiem, czy... Chyba to pole, tak. Tak, właśnie to pole. Coś zajadę tutaj. Na tą trawę. Zgaśmy go sobie, nikt nie chodzi na darmo. No i my sobie troszeczkę przyspieszymy to tempo i widzimy się gdzieś tak, jak już będzie troszeczkę pole skoszone. Ej,
Lila Lunia, kocham cię. Zajebałem kreski dwie. Kochasz mnie? Zostań blisko. Nawet ty jesteś kurwisko. Chcę cię blisko mieć przy sobie. Sprośne teksty mówię tobie. Co ci zrobię? Jebnę w oczko. Ty patologiczna foczko. Kocham cię, zostań przy mnie. Będę ruchał cię na zimnie. Gdy już opuścimy klub, wyrucham cię nawet w dziób. Póki co śmiało wiruj na parkiecie. Kurwa świruj, kręcisz dupą, kręcić umiesz. Na parkiecie pięknie suniesz. Cały klub jest dla ciebie. Później DJ cię wyjebie. Tak jak lubisz, czyli ostro. Pozdą zwariowana siostro. Biały węgorz kocha mnie. Zajebałem kreski dwie. Ta impreza toczy się. Biały prop pobudza mnie. Zajebałem kreski dwie. Cała sala buja się. Jedna panna kręci mnie. Dzisiaj zbita ze mną wie. Biały węgorz kocha mnie. Zajebałem kreski dwie. Ta impreza toczy się. Biały prop pobudza mnie. Zajebałem kreski dwie. Cała sala buja się. Jedna panna kręci mnie. Dzisiaj zbita ze mną wie. Biały węgorz kocha mnie. Zajebałem kreski dwie. Ta impreza toczy się. Biały prop pobudza mnie. Ona szuka swego pana. Jest już nieźle najebana. Karakana opierdoli. Niczym żur się dymia boli. Pizda boli od kutasów. Sporo miałaś tych brudasów. A ja bawię się mocarnie. Biały węgorz w kinolwanie. I postawi mnie na nogi. Zarzygane już podłogi. Palę błogi, palę krak. Biała mewa, biały ptak. Coś nie tak? Spadaj gnoju. Mówcie mi biały kowboju. Ja do boju kurwa ruszam. 4 gramy se rozkruszam. Biały nos, duże oczy. Cypisz w pipie dziś zamoczy. Bo jak ruchać to do końca. Zwłaszcza jak suka gorąca. Biały węgorz kocha mnie. Zajebałem kreski dwie. Ta impreza toczy się. Biały prop pobudza mnie. Zajebałem kreski dwie. Cała sala buja się. Jedna panna kręci mnie. Dzisiaj zbita ze mną wie. Biały węgorz kocha mnie. Zajebałem kreski dwie. Ta impreza toczy się. Biały prop pobudza mnie. Zajebałem kreski dwie. Cała sala buja. No i już po tym przyspieszonym tempie podpalmy go sobie znowu. Widzicie, jeden przejazd, no tam jeszcze troszeczkę tam było, no i po jednym przejeździe mamy cały zbiornik. Także myślę, że jest dobrze, jak na razie. Widzicie, słoma też nawet duża, będziemy mieli co prasować. Kurde, zamówiłem sobie te dyski w piątek. No to wiadomo, to w piątek w nocy, no to jeszcze nie było tej realizacji, bo to jest do 16. No ale dzisiaj jest już poniedziałek. Dzisiaj już powinno być zamówienie zrealizowane. Lecz no w sumie już dzisiaj jest wtorek. Zobaczymy, czy dzisiaj pomiędzy 8 a 16 dostanę powiadomienie na maila. Bo jak nie, to się wkurzę trochę, no bo jednak to troszeczkę za długo trwa. Bo mi te dyski już są potrzebne. Chciałbym już wszystko poogarniać i nagrywać nowe poradniki odnośnie YouTube'a, które będą. Po prostu będzie tam ogólnie jak tworzyć filmy, od jakich programów zacząć, jak zacząć to wszystko. No i ogólnie wszystko wam wytłumaczę, co i jak. Bo czemu by nie? Jak ma ktoś z tego skorzystać, to można zrobić, prawda? Ładnie sypie. To tutaj to jest chyba 12 albo 10 ta przyczepa. Dobra, wejdźmy sobie do Bejzona naszego. Mogłem sobie go zgasić, ale stać nas na to paliwo, to mniejsza o to. Kurde, w tym Bizonie będę musiał ściszać jakoś te dźwięki, żeby to wszystko ogarnąć, bo nie będzie mnie słychać po prostu, jak wstawię ścieżkę w Sony Vegasie. Ja jak zapomnę o tym, bo montować pewnie będę jutro rano ten film, to się wyrenderuje gdzieś tam w godzinkę i wrzucimy na YouTube, zależy o której wstanę. To chyba dzisiaj sobie zacznę projekt, żeby jutro wyliczyło nie zapomnieć o tym, że trzeba to było troszeczkę ściszyć. Ale ten Bizon niby jest fajny, bo taki większy, ale ściągnąłem jeszcze klasa, ale nie umiem nim jeździć. Dlaczego nie umiem nim jeździć? Nie dlatego, że jestem głupi, tylko po prostu dlatego, że naciskam W
A, S albo D, no to, to on nie jedzie po prostu. Da się go odpalić, czy da się coś tam rozkładać, da się wszystko robić. Ale on nie jeździ. Dlaczego? Sam nie wiem. Czy mi się zdaje, że on ma wgrane te mod biegów, ale ja nie umiem z tego korzystać, a, albo nigdy po prostu tego nie korzystałem i sam nie wiem, jak to działa nawet. Już w sumie zapłacę za te dyski. Zrobimy unboxing tych dysków. Miejmy nadzieję, że te 300 z YouTube'a przyjdą. Brakuje mi 40 zł. Znaczy dokładnie 38 zł. A w tym miesiącu od tamtego poprzedniego do tego jest dosyć kiepsko z kasą na YouTubie. Także mam nadzieję, abym tylko te 38 zł zarobił, to będę mógł sobie wypłacić. Zarobię 37, nie będę mógł wypłacić. Będę miał kurde 299 zł na YouTubie. A próg wypłacalności jest 300 na cenę. Czy tam AdSense, nie wiem, nie wiem jak się czyta w ogóle. Troszeczkę zwalone to, bo taki youtuber jak ja, no to jemu jest dosyć ciężko zarobić 300 zł. Znaczy te 262 to zarobiłem w, żeby was nie oszukać, w 2 miesiące. Tak, w 2 miesiące, bo były bardzo świetne te CPM-y i to wszystko. I dlatego tyle hajsu zarobiłem na tym. Ale oczywiście YouTube jest tak zwalonym miejscem. Znaczy zwalonym. Mi tam się podoba, jestem zależny od tego na przykład. Nie mam żadnych praktycznie nałogów. Bo na komputerze też w sumie nie chce mi się siedzieć. No nie chcę mi się siedzieć na komputerze, jak mam na przykład co innego robić. Jak nie mam co robić, no to już siedzę, tak jakby z przymusu, no nie? Ale YouTube, no jestem zależny od tego, no po prostu ja muszę nagrać film, bo jak nie nagram, no to w sumie nic, no ale chcę to robić, czyli tak jakby jestem trochę uzależniony. Klawiaturka się ładnie świeci. Komputerek też się pięknie świeci. Myszka też się pięknie świeci. Słuchawki tak samo, tylko słuchawki to w jednym miejscu, a tamte były jeszcze lepiej świeciły. Lampka się świeci, jeszcze LEDy sobie kupię. To nie wiem kiedy. Woluju, skończyło się? Już tak szybko? O kurde, dobra, trzeba sobie pójść po ten, po traktor. Pobiegniemy, niech ćwiczy te sprinty, niech schudnie trochę, pewnie źry cały czas w domu coś. Ło. Tuż. Ale ładnie, ładnie ta mapa wygląda, to jest taki odjebane perfekcyjnie ta mapka. Czekajcie, ile ja sobie zobaczę tako. 4000 to jest 30%, czyli 12 ton wchodzi. Tak jak zresztą wcześniej mówiłem, jakieś gówno mi chodzi po ścianie. Trzeba nie zaraz się zabić. Tędy o sobie wyjedziemy, tam jak widzicie jest ten krzaczek. Ursus został zrobiony na full skrypcie i od razu się lepiej grało. Tamten miał jakieś zbugowane koła i w ogóle. Wow. Ale to też ładnie wygląda ogólnie, jakby było bardziej zbliżone w tej kamerze, w tych ciągnikach, tak jak w LS-ie 13 jest. O, zrobię wam serię z LS-a 13 też pewnie. Z kimś może. Tam zrobimy na modach wydanych. Czekajcie, żeby mi to tam teraz trochę na tył, żeby mi nasypało, nie tylko na środek. Albo sobie zrobimy, w sumie możemy sobie podjechać tak troszkę. Niech sypie na tył. Jeszcze? Dobra. Żeby nam się nie wysypało przypadkiem. No i jedziemy dalej kosić. Ach, to życie farmera. W sumie można bardziej powiedzieć rolnika. Tak, okej, teraz można jechać. Jakoś szybko ruszył. Powinniśmy w sumie wolniej jechać gdzieś tak, a dopiero się ustabilizowało tak jakby. Czyli okej, czyli tak będziemy sobie jechać. Nie no, możemy sobie troszkę przyspieszyć, bo za długo zejdzie ten odcinek.
Dzisiaj sobie chyba wcześniej pójdę spać, bo już jest. Już prawie pierwsza. Było 22, jak zacząłem nagrywać, a jest już 43, czyli 20 minut odcinka już niby jest, ale tam to będzie w przyspieszonym tempie to. Troszeczkę jednak zleci czasu. Wczoraj, kurde, tyle ludzi było w Żółkiewce. O, normalnie myślałem zrobić jakiś ten, kurwa, meetup albo jakie inne gówno. Mam zrobić zdjęcie, ile osób tu... Czekajcie, 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 żeby nam rury nie uwaliło. No, a, nie to. No, gdybyśmy pojechali przez to drzewo, kurde. No, jednak pomyślałem. A tu tylko myślę, no idę sobie, tak idę, no nie tyle ludzi, no myślę, no przyjechali na to spotkanie z Herosem albo na jakiś autografik, prawda? Bo jestem w końcu sławną osobą. Kurde, za szybko, dlaczego on tak szybko jeździ tym bizem? Ale jednak się okazało, że to tylko Zenek przyjechał do Żółkiewki. Wiadomo, ten zespołu Akcent. Ale też tam byłem, czyli mogłem się czuć wyjątkowy, prawda? Mogłem sobie na przykład pomyśleć, że tyle osób przyszło dla mnie. Może kiedyś tak przyjdzie. Albo i nie. O kurde, łazi to gówno po ścianie. Nie chcę się wstawać, jestem zbyt leniwy, żeby to zabić nawet. Ja sobie teraz jestem rozwalony na tym starym fotelu. Jedna słuchawka na tym, na uszu. Na uchu, o tak to możemy nazwać. Druga słuchawka na... Tak, nad uchem. Bo na dwóch to mam, o, założę sobie. To jest całkiem wytłumione, normalnie ciężko mi jeszcze słyszeć głos mój, o tak jako. Teraz o mówię normalnie. Teraz o na przykład już tak nie słyszę, co mówię, praktycznie. Takie fajne są te słuchawki, najprawdopodobniej będzie można je kupić też niedługo. Ja kupię sobie te nowe. To jest jakieś 80 zł je sprzedam. One są w sumie warte nowe gdzieś tak 120. A te praktycznie no, co? No, tylko tyle, że opakowanie też mam oryginalne, nic nie jest zniszczone, opakowanie. Kurde, ale coś tam omijamy. Opakowanie nie jest zniszczone ani nic, to za 80 zł gdzieś tak mogą pójść. Ten komputer, jeżeli ktoś jest chętny do kupienia, nie ten nowy, nie, nie, nie. Nie ten nowy komputer, tylko ten stary komputer. Jak ktoś jest chętny do kupienia, no to pisać na PV. Pisać na maila, pisać na grupie, pisać na PV, na Facebooku, na YouTubie, na stronie. Jeżeli ktoś jest tylko chętny, niech pisze. Cena tego komputera to jest 400 zł. Na grupie zostały wstawione fotki z całego, no, z jego wyglądu i specyfikacji tego komputera. Czyli wiadomo, jaka karta graficzna, jaki procesor, ile RAMu itp. Dzisiaj sobie tak ogarniałem ten ogólnie Facebooka, sobie tak przeglądałem, bo cały dzień praktycznie gdzieś tak o 11 wstałem, poszedłem w te maliny, nie siedziałem na komputerze w ogóle. Dopiero gdzieś tak o 20 siadłem sobie na komputer, jak przyszedłem w treningu. I tak patrzę sobie, no o tu coś się stanęło, mówię, no tu coś się stało. Wszędzie ludzie piszczą jakieś powalone posty, że no bo niby ten kanał Bolka tak jakby został ukryty. I tam się, wiecie, śmieją z tych dzieci, co są za Mafią Solec, ci fani Cebuli, DBL. Bronią go, że on... Kurde, już tak szybko? Bronią go, że on tego nie zrobił, Cebula, że on nie usunął. W sumie... Mało to jest prawdopodobne, tak jak mówiłem wam na początku, że mógłby sobie o tako wejść i po prostu to usunąć, to wszystko mu, znaczy kanały, no bo jednak to trzeba być idiotą, żeby mieć jakieś proste hasło, albo żeby je podać komuś, żeby ktoś znał.
Ja z Bolkiem pisałem o tej całej sprawie. No i niby on twierdził, że to cebula. No ale to kto go wie, czy mówił prawdę, czy nie. Wiadomo, że cebula. Można sobie myśleć, kurde, wejdźmy sobie. Można sobie mówić i myśleć, że mógłby to zrobić. Ale każdy wie, jaki on jest. Moim zdaniem on jest niedorozwinięty. Od tego trzeba zacząć. Jest grubasem. Znaczy, jak to oglądasz, to nie chcę cię obrażać, ale to są fakty. I tego się trzymajmy. Jedyną rzeczą, za którą można mu współczuć, to to, że nie ma matki. No bo to jednak jest jakaś tam tragedia w jego życiu, no nie, i może dlatego taki jest, ale to już trudno. Stało się, to się stało, dobra, ile mamy? 300, no dobra. Jakoś gówniana się rozsypuje tutaj. To sobie pojedziemy wysypać. Całość? Całość, 12 ton. Albo sobie zostawimy przyczepę, nie będziemy wysypywać. W sumie teraz to sam nie wiem, jak to wszystko wyjdzie, bo tu na pewno się nie zmieści na tą małą przyczepę. Tam jeszcze nawet nie jest wartość zmieniona tego, ile tam wchodzi. To mi się nie chciało. I teraz tak jakby cały internet, znaczy cały internet, ci co są tam powiązani jakoś z LS-em, ludzie co grają i tam jakoś pobierają te mapy Bolka i w ogóle oglądają jego filmy, jest gówno burza, no nie? Że o, że niby oszukał, niby nie, każdy jest z jakim innym, bo Bolek ma swoich fanów, oni mają, no nie wiem, czy oni mają swoich fanów, po prostu mają ludzi, którzy ich lubią. Dobra, dajmy mu troszeczkę gazu. Aha. Ciężko. Ciężko, ciężko, ciężko. No bez jaj. Serio nie wyjedzie. Ha. Po prostu zawaliście. Powiedziałem, że on pod większym obciążeniem nie wyjedzie, to jest niby 12 ton. Ale tu jest, nie jest też taka duża górka, jakbyśmy o taką jechali. A to może coś dać. No takie o wyjeżdżanie. Byle się to pomaga, tak o, to by wam nie pomogło, no nie. Ale to jest tylko gra, pamiętajmy. I czy Bolek faktycznie oszukał was wszystkich? Ja się na tej sprawie nie będę wypowiadał ogólnie na temat tej sprawy. A dlaczego? Bo mam ją w dupie, szczerze mówiąc. Mnie jedynie co obchodzi to to, żebyście nie pisali na grupie o tym wszystkim, bo się robi gówno burza. Tak samo jak się robi na innych grupach, tak samo u nas się może zrobić, ale się nie zrobi. Nad tym wszystkim trzeba pilnować i ja nad tym wszystkim panuję. Są bany za poruszanie tego tematu, jest wszystko zaplanowane. Miejcie ich w dupie tak jak ja i nie trzymajcie ani strony Bolka, ani reszty tych idiotów. Ło, zaraz napiszą komentarze pani Cebuli, no dlaczego go wyzywasz? DBL to nie idiota przecież, no nie, no gdzież on by mógł być idiotą, no przecież, no skądże, no co ty heros pierdolisz? I takie właśnie są ogólnie komentarze czasem. Znaczy są to wyjątki, bo on za dużej widowni nie ma. Nie oszukujmy się. Tam jak napisze mi jedna osoba w komentarzu, no jakby on napisało kurwa 100 osób. Co mnie to obchodzi, ja mam to w dupie te komentarze. A i tak na każdy odpowiem. Napiszecie mnie, wzywacie mnie, róbcie co chcecie, widownia tego tego DBL. Ja i tak wam odpowiem na to wszystko.
na vlogu, bo odpowiadam na każdy komentarz bez wyjątku. Także mi to bez różnic, przynajmniej do statystyk mi troszeczkę dojdzie. Będą ładniej wyglądały te komentarze. Tam łapkę w dół też możecie dać, jak chcecie. Pozdrawiam. Dobra, już zejdźmy z tego tematu. Tak jak mówiłem, już ostatnie takie myślę słowo, że miejmy to wszystko w dupie. Myślę, że jeszcze góra tydzień i wyjdzie cała prawda na jaw, jeżeli Bolek faktycznie was wszystkich oszukał, znaczy was. Mam nadzieję, że moja widownia nie jest za żadnym z nich, tylko jesteśmy razem i tworzymy jakąś tam armię herosów dokładnie. No tak, tak. Aha, chyba o tunel zaczepiliśmy. Chyba tak. Ja pierdzielę. Teraz weź to wyjedź. Pójdzie? Pójdzie. Olejcie najlepiej tą całą sprawę, bo wami tak to bez różnicy, oni mają was, znaczy oni. No nie wiem, jak tam mają i czy was szanują, czy nie, bo ja tam się może nie znam tak do końca, chyba za bardzo to przyczepa się ten Łotwiera. Dobra, no i jedziemy z powrotem. Ale pewne jest jedno, że no właśnie, pewne jest jedno, tylko co? Coś miałem mówić, tylko zapomniałem. Coś chyba o Bolku. Dobra, walić to, może w następnym odcinku wam powiem, jak sobie przypomnę. Teraz przyspieszone tempo. Zgadzacie się? Chyba tak. Jedna panna kręci mnie, dzisiaj bida ze mną wie. Suka wkurwiany jak ZUS, marzy jej się 500+, rzuć na luz. Ojca szukasz chyba tak, skoro się pukasz, nie oszukasz mnie jak Donald. Pizdy robisz se McDonald, każdy chodzi kiedy chce, no i konsumują cię. Pizdy robi sobie drive'a, odpierdala tobie szajba. Kurwa mać, no nie wierzę, ona cztery chuje bierze. Jeden w usta, drugi w rękę, wyjebane ma jak kękę. Trzeci w cipę, czwarty w dupie i nogami jeszcze tupie. Gościo trupie imprezowy, ruchał cię na nawet Jehowy, ruchał cię nawet Gargamel. No i kurwa Tomasz Kamel. Biały węgorz kocha mnie, zajebałem kreski dwie. Ta impreza toczy się, biały proch pobudza mnie. Zajebałem kreski dwie, cała sala buja się. Jedna panna kręci mnie, dzisiaj spida ze mną się. Biały węgorz kocha mnie, zajebałem kreski dwie. Ta impreza toczy się, biały proch pobudza mnie. Zajebałem kreski dwie, cała sala buja się. Jedna panna kręci mnie, dzisiaj spida ze mną się. Biały węgorz kocha mnie, zajebałem kreski dwie. Ta impreza toczy się, biały proch pobudza mnie. Zajebałem kreski dwie, cała sala buja się. Jedna panna kręci mnie, dzisiaj spida ze mną się. Znowu po tym szybszym tempie. Ja już sobie tutaj podjeżdżam w sumie pod przyczepę i to już będziecie mieli ostatnią scenkę z
dzisiejszego odcinka. Na pewno zrobię odcineczek, w którym będzie to wszystko składane, czyli wiecie, taki odcineczek z obróbką, nie taki zwykły gunplay. Pod muzykę, już muzykę nawet mam, dlatego podoba mi się ta muzyczka bardzo i dlatego zrobimy pod tą muzykę film. A w dzisiejszym odcinku to by było tyle. Zostawcie sobie łapkę w górę. Możecie udostępnić ten film, żeby więcej osób go zobaczyło. Może akurat ktoś nowy dojdzie do nas, do naszej armii herosów. Dlaczego o tym tak mówię? Bo uważam was za armię. No i tak będę uważał, bo czemu by nie? Ja się z wami żegnam. Cześć. I'm looking like my